uniewinnienie członków KOD-u nie jest jeszcze przesądzone. Sąd drugiej instancji skierował sprawę do ponownego rozpoznania. Sędzia okręgowy Jacek Sowul po rozpatrzeniu sprawy obwinionych członków KOD-u uznał, iż wymaga ona powtórnego zbadania, a wniesiona przez komendanta miejskiego policji apelacja od wyroku z 19 stycznia nie jest bezpodstawna. Sąd pierwszej instancji naruszył rzekomo zasady oceny zgromadzonych dowodów, co doprowadziło z kolei do błędów w sprawie. Sędzia okręgowy wytknął rejonowemu, że usprawiedliwił zachowanie obwinionych, podczas gdy żaden przepis kodeksu wykroczeń nie przewiduje okoliczności wyłączających odpowiedzialność za wykroczenie, nawet jeśli wystawa w archiwum państwowym była elementem kampanii wyborczej. Człowiek ma prawo do ochrony swojej wolności, w tym do wolności słowa, ale jest ono ograniczone przez ochronę praw innych osób, a takie mogło zostać naruszone zachowaniem obwinionych, czego nie wziął pod uwagę sąd pierwszej instancji. Według sądu okręgowego nieograniczona niczym wolność może prowadzić do anarchii. Sędzia rejonowy musi jeszcze raz przyjrzeć się zebranym dowodom i jeśli zaistnieje taka potrzeba, uzupełnić je o nowe, na przykład z przesłuchań kolejnych świadków, a całość ocenić nie tyle zgodnie z konwencją praw człowieka, co z dyrektywami Kodeksu Postępowania Karnego.